Dzień dobry. Wiele osób, które miało wykonywane prześwietlenie RTG klatki piersiowej, ręki, głowy albo nawet zęba, zastanawia się, czy może to stanowić jakieś istotne zagrożenie dla zdrowia. Wiadomo, że promieniowanie rentgenowskie jest szkodliwe. A już na pewno wszyscy oburzają się, jeżeli lekarz zaleca wykonanie jednego zdjęcia po drugim w krótkim czasie. Pacjenci obawiają się wtedy, że zostaną w jakiś sposób napromieniowani lub w przyszłości zachorują na raka. Moi drodzy, średnia dawka promieniowania przyjęta w czasie takiego prześwietlenia RTG klatki piersiowej, ręki, nogi czy na przykład głowy to jest od 1/10 do 0,4 mSv. Na przykład mammografia to są 0,4 mSv. Prześwietlenie zęba to jeszcze mniejsza dawka promieniowania, poniżej 1/10 mSv. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że dopuszczalna dawka promieniowania dla pracowników narażonych na to promieniowanie zawodowo, niepowodująca następstw zdrowotnych, to jest w Polsce 20 mSv, w Stanach 50 mSv rocznie. Czyli 50 mSv to tak, jakby wykonać 125 zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej jeszcze ekstra. Trzeba też wziąć pod uwagę, że na przykład tomografia komputerowa jamy brzusznej czy narządów miednicy to jest dodatkowe nawet 20 mSv. To tak jakby wykonać ponad 50 zdjęć RTG klatki piersiowej w tym samym czasie, w tym samym dniu, zdjęcie po zdjęciu. I przyjmuje się, że to jest jeszcze dawka bezpieczna, która nie stanowi istotnego zagrożenia. Natomiast co stanowić już może zagrożenie? Generalnie w literaturze podaje się, że dawki 100 mSv i wyższe. Czyli to tak jakby wykonać 250 zdjęć rentgenowskich. Rzecz jasna, że w tym przypadku wykonanie jednego, dwóch czy trzech zdjęć w zasadzie nie niesie żadnego zagrożenia dla zdrowia. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że zgodnie z bezpieczeństwem higieny pracy i medycyną pracy przyjmuje się, że każda dawka promieniowania, nawet ta najmniejsza, jest szkodliwa, przy czym ta szkodliwość jest liniowa, czyli im mniejsza dawka, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek następstw chorobowych. W przypadku wykonania kilku zdjęć w ciągu roku rentgenowskich, czy to głowy, czy klatki piersiowej, czy kończyn, uważa się, że to ryzyko jest minimalne, praktycznie nie występuje. Ale jako ciekawostkę przytoczę fakt, że niektórzy mówią o tak zwanej hormezie radiacyjnej, wskazując, że bardzo małe dawki promieniowania paradoksalnie mogą działać korzystnie, aktywując pewne systemy naprawy DNA, ale nie jest to tematem dzisiejszego odcinka. Natomiast jeżeli, tak jak powiedziałem, dawka 100 mSv zwiększa nieco ryzyko rozwoju raka, no to rzecz jasna to jest tyle co ponad 200-250 zdjęć RTG klatki piersiowej. Jest to ilość nieosiągalna praktycznie przy rutynowych prześwietleniach. Natomiast jaka dawka jest potrzebna, żeby wystąpiły objawy choroby popromiennej? Około 300-400 mSv. Czyli biorąc pod uwagę ilość promieniowania pochłoniętą podczas jednej mammografii, jednego zdjęcia klatki piersiowej, no to trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba by w tym przypadku wykonać około 1000 zdjęć rentgenowskich. Czyli gdybyśmy stanęli naprzeciwko aparatu RTG i co sekundę robili sobie zdjęcie, aż zrobilibyśmy 1000 zdjęć, to wtedy mogłyby wystąpić u nas delikatne objawy choroby popromiennej, takie jak uczucie nudności, rozbicia, które w ciągu 2-3 dni doprowadziłyby do całkowitego wyzdrowienia. Natomiast jaka dawka mogłaby być faktycznie dla nas śmiertelna? To są dawki rzędu 3-4 siwertów. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to tak zwane dosis letalis, czyli dawka powodująca śmierć około 50% ludzi. Czyli 4 siwerty to jest, moi drodzy, 10 tysięcy zdjęć rentgenowskich. To tak jakbyśmy przez 10 tysięcy sekund, co sekundę robili sobie jedno zdjęcie rentgenowskie, klatki piersiowej, faktycznie wtedy mogłoby dojść do śmierci.
Natomiast trzeba też zwrócić uwagę, że promieniowanie rentgenowskie przyjmujemy z otoczenia. Na przykład chodząc po lesie, czy spacerując nad morzem, robiąc sobie zdrowe spacery, rzędu 2,5 mSv w czasie roku. To tak jakby w czasie roku wykonać 6 do 8 prześwietleń klatki piersiowej, czy na przykład zdjęć w rodzaju mamografii. Podsumowując, wykonywanie zdjęć RTG należy uznać za bezpieczne. Ryzyko z tym związane jest zdecydowanie mniejsze niż korzyść związana na przykład z wykryciem złamania czy zmiany nowotworowej lub innej choroby i wdrożeniem później odpowiedniego leczenia. Moi drodzy, w życiu czasami bywa dobrze, a czasami źle. Źle na przykład wtedy, gdy złamiemy sobie rękę i trzeba zrobić prześwietlenie RTG. Odniosę się tutaj do rodziny mojego wujka. Mianowicie, dobrze, gdy twój syn spędza dużo czasu w swoim pokoju. Źle, gdy znajdziesz w jego pokoju filmy porno. Bardzo źle, gdy okazuje się, że grasz w nich główną rolę. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.